Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Poranne pytania Radia Olsztyn. Dzisiaj w studiu w Olsztynie poseł Nowoczesnej, członek Koalicji Obywatelskiej Mirosław Pampuch. Witamy serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. I poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat również Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu Wojciech Kossakowski w studiu Wełku. Witamy serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Już wiem o tym, że obydwaj panowie nie oglądaliście wczoraj debaty w TVP. Wydaje się, że to będzie jedyna taka, na taką skalę debata kandydatów czy organizacji, ugrupowań i partii politycznych, które startują w wyborach do Sejmu w roku 2019. Pan poseł Mirosław Pampuch, dlaczego pan wczoraj nie spędził tych 55 minut przed telewizorem? A, bo spędziłem te 55 minut prowadząc kampanię wyborczą w terenie, tutaj w regionie, stąd też moja aktywność na tej niwie. Natomiast debata by była taką miarodajną debatą, gdyby do tejże debaty stanęli liderzy ugrupowań. Natomiast pan prezes Kaczyński niestety unika przedstawienia przed Polakami. Prezes Schetyna też się nie boi. Proszę. No tak, no siłą rzeczy, skoro nie ma najważniejszych przedstawicieli partii rządzącej, to również i partie opozycyjne wystawiają nie swoich liderów, tylko osoby, które zastępują i mówią w imieniu partii, ale sądzę, że bardzo istotnym elementem, myślę, że bardzo ciekawym byłoby dla wszystkich Polek i Polaków wtedy, kiedy pan prezes Kaczyński odważyłby się stanąć twarzą w twarz z panią Kidawą Błońską, bo ona jest kandydatą Koalicji Obywatelskiej na premiera i powiedział, jak ma Polska wyglądać, bo z tego, co widzimy w programie Prawa i Sprawiedliwości, no to niestety kolejna kadencja powoduje bardzo istotną centralizację państwa, więc partia będzie zaglądała nam zaraz pod kołdrę, do łóżek i będzie kształtowała nam, co mamy robić w swoim życiu. Nie tylko publicznym, ale również prywatnym. Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pan też wczoraj nie znalazł tych 55 minut. Tak, panie redaktorze, tak jak inni kandydaci, ja tak samo ciężko pracuję w terenie wczoraj. Pisz, Szczytno, Cianenida, Biskupiec. Ale słuchając mojego przedmówcy, mówiący o tych rzeczach, że Polacy są zdziwieni, że Prawo i Sprawiedliwość takie prowadzi działanie, że zaglądamy Polakom do domów, myślę, że jest oderwane od rzeczywistości. Kiedy jeżdżę po terenie, spotykam się z mieszkańcami, naprawdę to jest dobry odbiór. Jesteśmy chwaleni za nasze reformy, jesteśmy chwaleni za 500+, 300+, za Mama Plus. Te wszystkie programy, które wprowadziliśmy, naprawdę jeżdżąc po naszych miastach mazurskich, warmińskich, mieszkańcy chwalą je, doceniają, trzymają za nas kciuki. I ja jestem zbudowany tymi spotkaniami i naprawdę dziękuję za te wszystkie głosy, jakie spotykam, czy to na ulicy, czy chodząc ulotkami do mieszkańców. Tak więc cieszy mnie to i wierzę, że ten czas kampanii będzie tym czasem, gdzie uda nam się jeszcze więcej osób przekonać do naszego programu, do naszych działań, jakie Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich 4 lat wprowadziło. Jak wygląda kampania wyborcza w panów ocenie w tej chwili? Bo tak z punktu widzenia dziennikarskiego, no było kilka strzałów, były cysterny wstydu, potem była afera Banasia, czyli taki strzał w jedną stronę, strzał w drugą stronę, a potem tak wszystko to bardzo oklapło, jakby się wszyscy pogodzili z sondażami. Pan poseł Mirosław Pampuch, Koalicja Obywatelska. Nie wiem, czy ochlapło. Kandydaci prowadzą jednak bardzo intensywne działania w terenie. Być może nie ma takiej spektakularnej kampanii centralnej. To jest jakiś może element, który może zaskakiwać. Natomiast sądzę, że w regionach jest ta kampania widoczna. Ja mam tutaj odmienne odczucia od pana posła Kossakowskiego dotyczące tych wspaniałych reform, bowiem nie ma żadnych reform. Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z deformą edukacji. Mamy deformą służby zdrowia. Widzimy wszyscy, że osoby umierają na SOR-ach. Widzimy, że nie można dostać się do specjalisty. Czas oczekiwania, taki średni, zwiększył się z 2 miesięcy do 4 miesięcy. To są realne problemy, których Prawo i Sprawiedliwość niestety nie rozwiązuje. Nie ma żadnych recept, jak te problemy rozwiązać. A to, że są realizowane programy socjalne, to Koalicja Obywatelska jasno zapowiedziała, że to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Natomiast również zajmiemy się tym rozwiązaniem tych problemów, które są istotne, a więc kwestia oświaty, kwestia służby zdrowia, to są te elementy,
które bardzo interesują Polaków. Powiem, one są przez 4 lata nierozwiązane. Po prostu na tej niwie Prawo i Sprawiedliwość nic nie działało. Można oczywiście chwalić się, bo to jest najprościej rozdawać środki budżetowe i to nie ma w tym żadnej filozofii, ale o wiele trudniej jest faktycznie zarządzać gospodarką, faktycznie rządzić i faktycznie rozwiązywać te problemy, które stoją przed Polakami. Proszę zwrócić uwagę na drożyznę. Ponad 7% wzrosły ceny różnego rodzaju artykułów, inflacja 3%. Przypominam, że w 2015 roku była deflacja 2%, a więc 5% praktycznie w naszych pensji straciliśmy już na skutek tych makroekonomicznych działań. Natomiast Polska niestety w okresie, kiedy mamy boom gospodarczy, nie rozwija się tak, jak powinna. W latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL goniliśmy Europę w takim systemie dwuprocentowym, a więc o 2% zbliżaliśmy się do średniego PKB mieszkańca Unii Europejskiej. W zarządów PiSu to jest tylko i wyłącznie 0,5%. Nie słyszę, jak pan poseł Kosakowski nabrał oddechu. Będzie teraz długo i konkretnie. No oczywiście, można taką demagogią straszyć Polaków, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie wiem, być może pan poseł chodzi w innych środowiskach. Ja z Polakami, z mieszkańcami szczególnie tutaj naszego regionu się spotykam. Jest ich naprawdę wielka rzesza i oni są pozytywnie nastawieni do zmian. Odnośnie służby zdrowia oczywiście kolejki były. My robimy wszystko, aby to zmniejszyć i na przykład już na 2019 rok po raz pierwszy wydamy ponad 100 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Także te wszystkie zmiany, te wszystkie plany, które obiecujemy, wprowadzamy, co jest taką domeną naszą jako posłów, ale i też rządu Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy wiarygodni. To, co obiecaliśmy Polakom, to też i wprowadzamy. Już należałoby też wspomnieć o wszystkich naszych zmianach odnośnie obiecywaliśmy, że obniżymy wiek emerytalny, obniżyliśmy, obiecywaliśmy, że wprowadzimy program 500+, wprowadziliśmy. Tak więc to wszystko, co obiecywaliśmy, czynimy. Dodatkowe 344 miliony złotych dla 373 placówek szpitali powiatowych. To jest naprawdę duża kwota. Jeżdżę po samorządach. Samorządy cieszą się właśnie z tych zapowiedzi i z tych pieniędzy. Tak więc cieszę się i wierzę w to, że Polacy, a szczególnie mieszkańcy Warmii i Mazur, docenią nasze starania o lepszą Polskę, o lepszy byt. A jeszcze nie powiedział mi pan o tym, jak przebiega kampania w pana odczuciu, bo tutaj skupiliśmy się na odbijaniu piłeczki ze strony posła Mirosława Pampucha. Słyszałem, że w tej kampanii pojawiły się też takie zagrania nie fair, że pojawiło się zrywanie plakatów, zaklejanie tych plakatów. Panie redaktorze, to nie jest moja pierwsza kampania, już szerzyłem kilka kampanii. W tej kampanii, jak i poprzednich, ja jestem zawsze blisko ludzi. Dla mnie kampania była przez 4 lata. Ja przez 4 lata ciężko pracowałem, spotykałem się z samorządowcami, spotykałem się z mieszkańcami, spotykałem się z ochotniczymi strażami pożarnymi, spotykałem się ze wszystkimi, którzy mojej pomocy potrzebowali. Nigdy nikomu pomocy nie odmówiłem i cieszę się, ponieważ te 4 lata dały mi taki ogląd całej sytuacji, tego, czego mieszkańcy na Warmii i Mazurach oczekują. Jest mi dużo łatwiej z nimi rozmawiać, ponieważ wiele problemów w przeciągu tych 4 lat udało się rozwiązać. I dzisiaj tak naprawdę jeżdżę i rozmawiam z nimi, dziękując za te 4 lata. I wierzę w to, że przyniesie to efekt, ponieważ jest to dobrze odbierane i wierzę w to, że ta kampania, która jest blisko ludzi, co spowodowało, że nie mogłem też oglądać tej debaty, ponieważ byłem z mieszkańcami. Tak więc myślę, że jakoś damy radę jeszcze ten ostatni prawie tydzień. Mirosław Pampuch, Koalicja Obywatelska. A propos tej wiarygodności, o której tutaj mówił pan poseł, to należy stwierdzić, że rzeczywiście obiecanych miliona samochodów elektrycznych mamy niecały 1000, z obiecanych 100 tysięcy mieszkań mamy 887. A z obiecanej kwoty wolnej od podatku 8 tysięcy nie zostało praktycznie nic. I to są te wielkie obietnice Prawa i Sprawiedliwości, czy obniżenia podatku VAT, która również był w programie Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Mamy nie tylko nieobniżony podatek, a podwyższony z 22 do 23%, bo przypominam, że ta stawka podatku VAT była tylko stawką tymczasową. Natomiast oczywiście wiarygodność tkwi również w tym Prawa i Sprawiedliwości, że Polki i Polaków obciążył ponad 30 różnego rodzaju podatkami i daninami. Podatek bankowy, podatek handlowy, opłata recyklingowa, opłata emisyjna.
opłata, podatek denny, który jest bardzo istotny na Warmii i Mazurach, bowiem jest płacony przez osoby, które posiadają marinę i pod tymi marinami jest grunt, który w tej części nie był w ogóle opodatkowany, w tej chwili jest opodatkowany i stanowi bardzo istotne utrudnienie naszego rozwoju turystycznego Warmii i Mazur. Pan Wojciech Kossakowski, co pan na te oskarżenia? Ale to nie są oskarżenia. Panie redaktorze, tak jak wcześniej powiedziałem, no to jest demagogia, sianie takich słów. Oczywiście jesteśmy dużą partią polityczną. Przez 4 lata prowadziliśmy dużo zmian, dużo reform. Być może oczywiście nie były jakieś sytuacje, gdzie można było coś szybciej zrobić, ale ja wierzę w to, że te zmiany, które wprowadzaliśmy, naprawdę poprawiły życie i byt Polaków. Jeżeli chodzi na przykład chociażby wyjmując podatek denny, to oczywiście Wody Polskie to jest instytucja, która jest nowa, powstała, była zmuszona do takiego działania, ponieważ do tego zobligowało nas prawo unijne. Często spotykaliśmy się z mieszkańcami, tych, którzy mają właśnie pomosty, którzy mają ekomariny. Proszę nie tłumaczyć tym razem prawem unijnym waszych rozwiązań, które wprowadziliście w Sejmie. Ale proszę mi nie przeszkadzać, ja pana słuchałem. Przepraszam, panie pośle, ale pan mówi oczywistą nieprawdę. Nie, myli się pan, to ja byłem na spotkaniach, to ja byłem z mieszkańcami, byłem z przedsiębiorcami na spotkaniach. Pan Wojciech Kossakowski, kończy pan poseł. Którzy właśnie podnosili ten problem i opłaty też zostały zmniejszone. Oczywiście były zapowiedzi większych, później udało się właśnie nie zostały zmniejszone. Mniejsze. Problem zostały, jest z tym, panie że nie pośle, zostały. Naprawdę. Pan poseł Wojciech Kossakowski się zdenerwował. Dobrze, ostatnie zdanie, panie pośle, bo już czas nam się ale trzeba mówić prawdę. Pan poseł Mirosław Papuch. Cały czas mówię prawdę. Daję powiedzieć panu posłowi Wojciechowi Kossakowskim. Byliśmy w ministerstwie, rozmawialiśmy, opłaty zostały zmniejszone. Była chyba około 8 zł zostało do 80 groszy zmniejszone za pomosty. Tak więc tak samo pomosty specjalne dla straży pożarnych też nie są objęte opłatą. Tak więc zmiany, i pan dobrze o tym wie, jak się tworzy ustawy, jak tworzy się prawo, być może powstają na początku jakieś niedogodnienia, ale później to prostujemy, wyjaśniamy. Ale przede wszystkim myślimy o mieszkańcach tu w Warmii i Mazurach i wychodzimy naprzeciw z tymi zmianami. Musimy kończyć niestety, także nie rozwiążemy tego problemu prawdopodobnie z podatkiem dennym w tej chwili. Wystarczy zapytać po prostu właścicieli marin, ekomarin i oni powiedzą państwu, jaka jest prawda. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem był Mirosław. Ostatnie zdanie, dosłownie, bo ja za chwileczkę nas wyrzucam ze studia. Spotykałem się i uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, tak więc wiem, o czym mówię, ponieważ byłem na tych spotkaniach i z nimi naprawdę jestem bardzo blisko, koresponduję. Proszę sprawdzić. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszymi gośćmi byli Mirosław Pampuch, Koalicja Obywatelska, w studiu Wełku Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość. Obydwaj kandydują do Sejmu i są posłami. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja także dziękuję i życzę miłego dnia.